Ja chciałem się zapytać was właśnie, czy wiecie, kiedy zaczęło się psuć państwo polskie? Dzień dobry i dobry wieczór. Kolejny kanciasty stół, a dziś moimi gośćmi są Magdalena Krzczanowicz z OKA Press, Piotr Rachtan, monitor konstytucyjny i Kaja Puto, krytyka polityczna. Dzień dobry. No, tematów jest mnóstwo w tych powyborczych tygodniach, ale zacząłbym od tego, co się dzieje wokół Senatu, tak? Czyli wokół tego pomysłu PiSu, żeby zakwestionować wyniki w niektórych okręgach. No, również skarg Koalicji Obywatelskiej, ale w trochę innych jednak kwestiach, tak? Znaczy nie takich, że głosy są źle przeliczone, tylko że były inne nieprawidłowości. Czy sądzicie, że ta taktyka PiSu, biorąc pod uwagę, jakie są procedury i kto będzie rozpatrywał, że to jest skuteczne? Czy to się skończy tym, że PiS zdobędzie większość w Senacie? Wszystko zależy teraz oczywiście od sądów. Wydaje się, że te protesty, czy te skargi, które PiS złożył, 6 brzmiących dokładnie tak samo, tylko z różnicą w okręgach, są, no to jest takie gdybanie, one nie mają żadnych podstaw. Myśmy opublikowali wczoraj wszystkie 6, no i wydaje się, że tam nie ma żadnej podstawy do tego, żeby rzeczywiście wszcząć takie postępowanie, czy żeby rzeczywiście zakwestionować ten wynik wyborów. W części z tych okręgów głosów nieważnych nie było więcej niż gdzie indziej, więc nie wydaje się to podstawą. No generalnie to jest takie gdybanie. Oni tam gdybają. To znaczy, gdyby, równie dobrze można by powiedzieć, gdyby więcej osób na nas zagłosowało, to byśmy wygrali. No tak, zapewne. Ale oczywiście, biorąc pod uwagę, kto będzie to rozpatrywał, to się zawsze może udać. Ale tutaj bym wrzucił coś takiego, bo my mamy oczywiście taką tendencję, że jeżeli kogoś PiS mianował, to wiadomo, że to jest 100% takich człowiek, tak? Mieliśmy ostatnio sytuację z nowo mianowanym, czyli właściwie nielegalnym, tak? Sędzią Sądu Trybunału Konstytucyjnego, który jednak wierzgnął, więc być może ta podległość, że tak powiem, PiSowi, ta lojalność nie jest aż taka, jak nam się wydaje w najgorszych snach, no. Ja myślę, że PiS sprawdza bojem po prostu ten Sąd Najwyższy, tę Izbę właściwie nową. Ona się trochę różni od Izby Dyscyplinarnej, bo ona działa na tych samych zasadach jak pozostałe stare Izby Sądu Najwyższego. Więc ludzie, którzy tam są wybrani, chyba czują mniejszy związek i mają mniejszą potrzebę okazania wdzięczności za wybór do tej Izby. Myślę, że ważniejsze będzie, co zrobi sąd, ta Izba z protestami Platformy Obywatelskiej, znaczy Koalicji Obywatelskiej. Myślę przede wszystkim o 15-dniowym terminie, przed którym można zmienić... A czyli mandat po Morawieckim. Tak, tak. Ja do końca nie rozumiem, po co właściwie PiS to robi, w takim sensie, że ja trochę nie wierzę w utrzymanie tego paktu senackiego. Nawet jeżeli PiSowi nie uda się przeciągnąć po prostu do partii, tak? Czy dzisiaj zdobyć deklaracji któregoś z niezależnych posłów, senatorów, którzy startowali z list Koalicji Obywatelskiej, że przejdą na tak zwaną pisowską stronę, to wydaje mi się, że w wielu kluczowych głosowaniach, które, a pewnie w tej kadencji możemy spodziewać się kontynuacji tak zwanej wojny kulturowej, tak? Czyli będą głosowania dotyczące praw kobiet. I tutaj myślę, że wielu senatorów Koalicji Obywatelskiej niekoniecznie będzie głosowało przeciwko PiS-owi i jestem dosyć pesymistyczna, jeśli chodzi o tę większość w Senacie, którą uda się utrzymać. I więc najbardziej, jeśli chodzi o to ponowne liczenie głosów, zastanawia mnie, czy PiS naprawdę zakłada, że ta opozycja będzie tak mocna, czy boi się tego i czy po prostu to jest plan B. Istnieje taka hipoteza, że te protesty wzięły się stąd, że zrobili research na temat tego, kto się da kupić. Okazało się, choroba nie da się. Albo w każdym razie jest to bardzo ryzykowne, czy też chwiejne jakieś postawy, no więc lepiej uderzyć jakby w inny sposób, tak? Jeden z polityków PiS-u, nie wiem który, bo dziennikarze nie zdradzili, powiedział, że mają jednego
senatora. No tak, ale to też takie rzeczy czasem się mówi specjalnie. Nie wiem, czy to było puszczanie, czy to było oczywiście takie rzeczy się często mówi specjalnie, bo to jest tak, zawsze najgorzej być tym pierwszym zdrajcą, tak? Jeżeli na przykład wiadomo już, że jest jeden, to wtedy ten drugi już odium spadnie na tego pierwszego. Ja przypomnę, że jednak w poprzedniej kadencji dość szybko, bo chyba po roku, dwóch senatorów z PO przeszło do PiSu, tak? Nie widzę możliwości utrzymania tego Senatu. Znaczy, nie widzę, no zawsze jest taka możliwość, ale wydaje mi się, że ta przewaga jest na tyle chwiejna, że, no bo to jest dwóch senatorów, tak, chodzi o dwóch senatorów, więc tam jest część senatorów, którzy są niezależni, to znaczy nie startowali z żadnej partii, to znaczy, że tak naprawdę nie mają tutaj skonkretyzowanych sympatii. Wszystko zależy od tego, co się zaoferuje. Oczywiście, jeżeli prawdą jest, że pierwszemu z tych senatorów zaproponowano resort zdrowia, no to rzeczywiście to jest dosyć, powiedziałabym, słaba karta przetargowa, to znaczy nikt na świecie nie chce dostać resortu zdrowia. W związku z czym, jeżeli rzeczywiście PiS będzie rozgrywał to takimi kartami, no to nie, to być może rzeczywiście nikt nie przejdzie. Natomiast już inne resorty oraz inne możliwości, które można dać takiemu senatorowi, moim zdaniem jak najbardziej mogą się sprawdzić. Oraz zgadzam się też, że w tych kwestiach tak zwanych światopoglądowych, które będą głosowane, nie dam 5 groszy za senatorów Koalicji Obywatelskiej. Może to była taka złośliwość z tym Ministerstwem Zdrowia, skoro opozycja nagle się tak interesuje tymi pielęgniarkami, opiekunami osób niepełnosprawnych i tak dalej, no to pokażcie, jakie macie plany. A ja nie, mimo wszystko sądzę, że to jest coś innego. Znaczy, że PiS-owi, przynajmniej części tam osób, może nie przychodzić do głowy, że ktoś nie chce wziąć tytułu ministra. A co? A jakie to ma znaczenie? Żaden z ministrów pisowskich zdrowia, a było dwóch, tak? Już przecież sobie nie radził. No to nie będzie sobie radził trzeci. Przecież nie o to chodzi, jak się daje zaszczyty, żeby z tych zaszczytów wynikała realizacja obowiązków, tak? Trudnych rzeczywiście, piekielnie trudnych. Tylko, że za tym idzie jakiś rodzaj prestiżu. No, pieniądze to umiarkowane, powiedzmy, tak? Konstanty Radziwiłł nie odszedł jednak tutaj w glorii czy w chwale, jednak zapamiętamy go źle. Tak naprawdę ja osobiście zapamiętam go tylko i wyłącznie z jednej decyzji dotyczącej pigułek dzień po. I to jest jakby, więc powiedzmy, że ta tak zwana lewa strona zapamięta go z tego, a prawa strona z niczego innego dobrego. W związku z czym wydaje mi się, że to jest jednak, na przykład, a w kontraście, na przykład minister Rafalską, którą mam poczucie, szanuję również druga strona, no to być taką ministrą, moim zdaniem to jest całkiem okej, a być ministrem zdrowia, który wiadomo, że w tej sytuacji jakby nic nie zmieni, a tylko podejmie kilka złych decyzji, no to wydaje mi się, że to naprawdę jest... Czy pamiętacie dobrego ministra zdrowia? Właśnie. Zapadła cisza. Znaczy, ja miałem takie wrażenie... Była jedna ministra, że użyję tego tytułu, i to była Franka Cegielska. My jesteśmy trochę, jakby to powiedzieć, już tak, posiwiali, połysiali. Prawda? W tym ustroju. To była ta pani, która przeprowadziła reformę służby zdrowia i stworzyła kasy chorych. I bardzo szybko umarła. No tak. Znaczy, ja uczciwie powiem, ja przez jakiś czas miałem wrażenie, że być może coś dobrego może zrobić pan Sośnierz, który był najpierw PO, a potem przeszedł do PiSu. On był szefem Kasy Chorych Śląskiej, tak. I tam, zdaje się, relato refero. Całkiem dobrze sobie radził. To właśnie miałam powiedzieć. Co prawda miałam lat 8, kiedy to się stało, ale bardzo polepszyła się jakość dostępu do służby zdrowia. Weszła digitalizacja kontaktu między pacjentem. Tak, zresztą to niesamowite, że potem to właśnie wszystko zostało, nie wiem, wyrzucone do śmieci w ogóle. Zamiast właśnie sprawdziło się przynajmniej w jednym regionie dobrze, czyli wydawało się świetnie. Następny krok to była Polska albo kolejne regiony. A tu raptem cofnęliśmy się. A potem przyszło SLD. Ja chciałem się zapytać was właśnie, czy wiecie, kiedy zaczęło się psuć państwo polskie? W XVIII wieku. Nie, ale mówimy o 30-leciu. No to chyba 89. Czy wiesz co, to jest mnóstwo różnych dat. Bo dla mnie, powiedziałem o tej reformie AWS-u, nie byłem wyborcą AWS-u, ale reformy, które przeprowadził AWS z Unią Wolności, 4 reformy,
To było rzeczywiście, to była ostatnia próba naprawy państwa, czy takie unowocześnienia rzeczywiście państwa polskiego, kiedy przeprowadzono reformę administracji samorządowej, bardzo głęboką, bo podzielono wtedy zupełnie inaczej Polskę i tak mamy w tej chwili ten podział, który PiS próbuje od czasu do czasu gdzieś tam wyszarpać, jakieś nowe województwo. Przeprowadzono reformę służby zdrowia, powstały kasy chorych i to było coś fenomenalnego rzeczywiście. Reformę ubezpieczeń społecznych. I edukacji. I co czwarte, edukacji. Ale to nie edukacji, była dobra tak, reforma. Nie, tylko ja bym, bo nie chcę jednak tutaj za bardzo w to wchodzić, bo... Ale to... słuchaj, i przyszedł SLD i co zrobił? Po pierwsze przetrącił służbę zdrowia. Tak, tak, tylko rzecz jest dla mnie w tym, że, bo rzeczywiście można dyskutować, na ile te reformy były dobre, na ile złe, ale co do jednego bym się upierał na plus dla AWS-u i Unii Wolności, że była to jednak jakaś śmiała, była to odwaga zmieniania państwa. Potem już nic takiego w ogóle, że ta odwaga w ogóle nie... Ale znaczy, okoliczności były też... W pewnym sensie PiS, no, można powiedzieć, tak? Ale słuchaj, tylko on miał odwagę niszczenia państwa, tak? A tamto jednak konstruowania państwa. Oni konstruowali, ale patrzyli, wiesz, znacznie dalej niż tak. Horyzont jednej kadencji sięga. No tak. My ciągle potykamy się o coś takiego, że PiS robi rzeczy skandaliczne, natomiast prawie zawsze może powołać się na precedens poprzedniej władzy. I to jest fatalne. I to jest fatalne. Ja tutaj zgadzam się z Agnieszką Wiśniewską, która napisała ostatnio po wyborach felieton Krytyce Politycznej, że PiS może ustawić się w roli takiej ostoi normalności i kreować lewicę oraz konfederację na te radykalne skrajności, które burzą spokój życia politycznego, czy które oferują jakieś radykalne, nieakceptowane przez tak zwanych... Już tak, to dokładnie, mianował, tak zwanych normalnych Polaków. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo łatwa karta, którą oni mogą grać i myślę, że ją wykorzystają, szczególnie w obliczu słabości Platformy, którą teraz czekają walki frakcyjne, nie wiadomo, no, czekają wybory na przewodniczącego. Nie sądzę, żeby nagle po 4 latach Grzegorz Schetyna znalazł jakiś wielki pomysł na tę partię. Więc PiS myślę, że skupi się na nowych wrogach, bo przypomnijmy, że w zeszłej kadencji głównym wrogiem jednak była Platforma, a teraz mamy tę scenę polityczną bardziej pluralistyczną, więc PiS musi też określić swoje stanowisko wobec tych sił i myślę, że od tego zacznie. Być może bardziej radykalne kroki w legislacji nastąpią dopiero po tej legitymizacji poprzez ponowne zwycięstwa Andrzeja Dudy. Tego nie wiem, natomiast wydaje mi się, że możemy się tego spodziewać w najbliższych miesiącach. Ja też bym się spodziewała, na pewno nie do wyborów prezydenckich, bo to oczywiście, że nie, więc mam jeszcze trochę czasu. Ale moim zdaniem, oczywiście teraz wiadomo, że ostatnio ukazała się ta informacja, że ta aborcja, która leży w Trybunale Konstytucyjnym, to przepada. Przez PiS między innymi przepada jakby razem z tą kadencją. Jakby o tym nikt nie pomyślał, a znaczy może oni pomyśleli, ale ja o tym nie pomyślałam, że rzeczywiście pani prezes jest tak. Przyłęcka pomyślała. No więc bardzo być może. No ale jednocześnie narracja dotycząca aborcji była taka, że tylko jakby, że okej, wszystko zrobimy, tylko poczekajmy do wyborów. Nagle się okazuje, że po wyborach już nie można tego zrobić, dlatego że się kończy kadencja i przepada ten projekt. Oczywiście można go złożyć powtórnie i to jest jakby żaden problem, że można go złożyć powtórnie, no ale to jest... Więc ja sądzę, że to jest sprawa, która się będzie cały czas rozgrywać, dlatego że ta prawa strona środowiska Radia Maryja tak mocno naciskają. Jeżeli przeanalizujemy, co się ukazuje w tych mediach, no to zobaczymy, że tamten temat aborcji jest codziennie właściwie poruszony. Ale też kandydaci do parlamentu Radia Maryja ponieśli totalną klęskę w tych wyborach. Tak, to prawda. Wszystkie ostatnie badania pokazują, że akceptacja społeczna dla związków jednopłciowych czy legalizacji aborcji rośnie i to już jest, tak. To jest większość Polaków i oczywiście, że są wśród nich również wyborcy i wyborczynie PiS-u. To nie chodzi o to, że nie miałam na myśli, że PiS zacznie jakąś wielką kontrrewolucję obyczajową, a że po prostu będzie musiał w ramach gry politycznej rzucać jakieś ochłapy tej prawej stronie, szczególnie, że ta wyrosła mu nowa prawa strona w samym parlamencie. No tak. No i PiS-owi pewnie nie będzie tak łatwo jednak posługiwać się tym bardzo zgrabnie ukutym sformułowaniem o totalnej opozycji, tak? Bo tutaj różnice będą. Znaczy ja rozumiem, że z punktu widzenia na przykład takich centrowców polskich i liberałów, którzy się straszliwie boją tego, że tu między PO a lewicą będą różnice,
No więc właśnie ja bym radziła, żeby koalicję, czy Platformie Obywatelskiej, żeby zajęła się swoimi senatorami, czy są wystarczająco różni od PiS, a nie zastanawiała się nad różnicami między lewicą a liberami, bo jest to oczywista ideowa różnica. W ostatnich dniach z takim, wydaje mi się, że ciekawym projektem odezwał się Klub Jagielloński, czyli ugrupowanie no prawicowe, aczkolwiek jakoś tam ideowo prawicowe na tyle, na ile... Konserwatywne. Tak. Znaczy i propaństwowe. Stowarzyszenie. Tak, które potrafiło krytykować PiS. Ja mogę powiedzieć, że jak dla mnie za mało, ale jednak fakt, że będąc po tamtej stronie sceny politycznej robią to i to niekoniunkturalnie, powiedziałbym, bo to dotyczyło bardzo różnych spraw. Raczej sympatii im to nie w samym PiSie nie zdobywało. Zaproponowali coś, co nazwali Paktem Demokratycznym, co jest trochę powrotem do starych dobrych obyczajów, które również częściowo niestety rozmontowała Platforma Obywatelska w poprzedniej kadencji, nie ma co się oszukiwać. Ale dobiły te dobre obyczaje pisowskie rządy PiS-u w parlamencie, tak? Znaczy to już dobiły rzeczywiście. I to, jeżeli część naszych widzów może tego nie znać szczegółów, to tam chodzi o to, żeby tak, po pierwsze, każdy klub musi mieć swojego wicemarszałka czy wicemarszałkinię, tak? PSL tym razem nie dostał, znaczy tak? W poprzedniej kadencji. Było. Jeżeli oczywiście jest to ugrupowanie, które jest w stanie stworzyć klub, czyli ilu? 15 posłów. 15 plus. Tak. Druga sprawa to, że opozycja na przykład miałaby prawo przepytywać rządu na wzór brytyjski. Znaczy to jest nowa rzecz, tego akurat nie było. Ale także możliwość wprowadzania własnych punktów do porządku obrad po jednym dla każdego koła i klubu i koła. Możliwość zwoływania wysłuchania publicznego na wniosek 1/3 składu komisji w Sejmie i Senacie. Część z tych nowych projektów, zresztą to są, żeby było śmiesznie, projekty Kazimierza Ujazdowskiego jeszcze jako parlamentarzysty pisowskiego, bo dzisiaj opozycji. Jest przypominam, tak, tak jest. Z 2010 roku, kiedy to PiS właśnie za takimi rozwiązaniami optował. Więc jak dla mnie w ogóle w tej propozycji Klubu Jagiellońskiego to jest ciekawe, bo stawia PiS w trochę kłopotliwej sytuacji. Co prawda, PiS już nie z takich rzeczy potrafił wychodzić, tak? Znaczy umiejętność mówienia na czarne, że jest białe, jest mistrzowska. Moje pytanie do was jest takie. Czy to w ogóle jest sens w ogóle zgłaszać tego typu projekty? Jeśli chodzi o sam Klub Jagielloński, to bym może uzupełniła, że to są konserwatyści, republikanie. I więc oni się jakby wiązali ogromne nadzieje z PiS-em, kiedy PiS dochodził do władzy w 2015 roku. Natomiast teraz z takich pozycji propaństwowych krytykują PiS jako populistów, którzy po prostu nie robią działania propaństwowego, tylko wręcz przeciwnie, demontują te instytucje i pogłębiają patologie, które Klub Jagielloński dostrzega już wcześniej zarządów Platformy Obywatelskiej. Natomiast przez to, że jesteśmy tak jednolitym krajem, mieliśmy te wszystkie doświadczenia okupacyjne, ale też staliśmy się krajem monoetnicznym po Stalinie, my mamy strasznie ogromny problem ze zrozumieniem, że naprawdę jesteśmy różni, że nie, jak już sobie wymyślimy tak jeden wzór Polaka, czy dla PiS-u to będzie Polak katolik z tym schabowym, tak? Dla lewicy to będzie tam, nie wiem, weganin na rowerze, a dla liberałów będzie to obrońca sądów w dobrym samochodzie. No cokolwiek, jakby nie chcę tutaj stereotypizować, proszę się nie obrażać, przyszło mi to do głowy spontanicznie, to jakby nie jesteśmy w stanie zrozumieć, że to jest możliwe, żebyśmy byli różni, a mimo to żyli nie ze sobą, bo to jest chyba już niemożliwe przy tej temperaturze politycznego, ale obok siebie. I oczywiście pod tym względem, myśląc takimi kategoriami, jeżeli chcielibyśmy obniżyć temperaturę tego sporu, no to to jest bardzo dobry krok, natomiast widzę tutaj dwa zasadnicze problemy. No pierwszy to jest taki, że dlaczego PiS właściwie miałby się na to zgodzić, bo ta większość w Senacie, tak jak mówiliśmy wcześniej, o ile ona w ogóle zostanie utrzymana, ale też pamiętajmy o tym, jakie kompetencje ma Senat. To nie jest tak, że oni zatrzymają tę lokomotywę PiS-u. Tak? Oni mogą zmienić pendolino na Intercity, tak? To znaczy zmniejszyć TLK. Zmniejszyć prędkość przepychania tych ustaw, ale to nie znaczy, że mogą zablokować coś tak, żeby po prostu unicestwić jakiś pomysł, który przechodzi przez większość parlamentarną. A druga sprawa to jest też rola opozycji w tym, bo tam pojawia się na przykład taka propozycja
kompromisu w sprawie marszałka Senatu. I szczerze mówiąc, ciężko mi sobie to wyobrazić, ponieważ pakt senacki był też kompromisem między różnymi partiami. Tak. I Koalicja Obywatelska ma również zobowiązania wobec na przykład Lewicy, tak? Która nie sądzę, żeby zgodziła się na kandydata, który będzie kompromisem między Platformą a PiS-em, więc jak myślę sobie, że o praktycznym wprowadzaniu tych rozwiązań, to wydaje mi się, że jest to niemożliwe. Natomiast sam pomysł na to, żeby wprowadzić, bardziej uproceduryzować polskie życie polityczne i jakby zablokować te momenty, w którym rzucamy w siebie błotem, oczywiście bardzo mi się podoba. No ale już to przepytywanie rządu, czy ta możliwość wysłuchania publicznego, znaczy oczywiście to rewolucji nie powoduje, ale jednak fakt, że w Sejmie właśnie, nie wiem, można w ważnej sprawie jednak to wysłuchanie zrobić i że jednak potem dziennikarze mogą to opisać, jest już ważne, a jest jeszcze jedna ważna rzecz, ja o niej zapomniałem, ale to jest rotacyjne kierownictwo Komisji do Spraw Służb. Szef takiej komisji ma rzeczywiście dość sporą władzę, jeszcze ciągle. A nie boisz się, że to by się skończyło w takie Macierewicza po dwóch stronach? Znaczy, że po prostu różne wyciągalibyśmy rzeczy ze służb, żeby kompromitować drugą stronę w sposób dosyć niebezpieczny dla państwa? Znaczy, ja mimo wszystko, ja nie jestem zwolennikiem czarno-białego świata, ale i mam sporo zastrzeżeń różnych do opozycji, prawie całej, natomiast jednak Macierewicz jest jedyny, tak bym powiedział. Nie, no. Ja myślę, że nie jest złą rzeczą próbować obniżyć temperaturę życia, bo po prostu paroksyzm, w jakim żyjemy, jest nie do zniesienia chwilami. I każda próba, jeżeli nawet tylko zostanie w części zrealizowana, jest cenna. No w końcu musimy rozmawiać rzeczywiście ze sobą. Tak, trudno się do tego przyznać, ale okej, może się przyznam, to jest takie miejsce, że się można przyznać, że jak przeczytałam tę propozycję Klubu Jagiellońskiego, to parsknęłam sobie wewnętrznie śmiechem. Nie dlatego, żeby w niej coś było śmiesznego w gruncie rzeczy, tylko dlatego, że pomyślałam sobie, że ten spór jest tak duży i ten spór jest tak nabrzmiały, że nie ma w ogóle takiej, to znaczy, że przyjmowanie tego typu rozwiązań, a teraz się nagle usiądźmy razem do stołu i pogadajmy wreszcie po tym wszystkim, co się wydarzyło, mam takie poczucie, że jest absolutnie niemożliwe. I chciałabym, żeby było możliwe i byłoby super, bo tak jak mówiliście wcześniej, oczywiście się z tym zgadzam, że to jest przyjęcie dobrych obyczajów parlamentarnych, do których wszyscy tęsknimy pewnie, żeby móc patrzeć z dumą na swój Sejm, niezależnie od tego, kto w nim zasiada. Ale mam takie poczucie, że to jest... Ta propozycja wydaje mi się tak nieadekwatna do tego, jak silny jest teraz spór i że są pewne rzeczy, których sobie nie wybaczymy. To znaczy, że nie tak łatwo i nie jesteśmy w stanie jakby nawet dla dobra jakby ogólnego przejść nad nimi do porządku dziennego. Po jednej stronie, teraz już pewnie to ucichło, ten spór, PiS go wyciszył, ale po jednej stronie prawdopodobnie do tej pory była kwestia smoleńska. To znaczy, że jeżeli ta strona obstawała przy koncepcji zamachu, tudzież zaniedbań ze strony tamtej władzy, to jest rzecz, której nie możemy wybaczyć tak łatwo, no to jest kwestia życia. Po tej stronie z kolei dla mnie na przykład, jakby ta nagonka na osoby LGBT, która się odbywała przed wyborami teraz, na osoby nieheteroseksualne, no jest takim czymś, co bardzo mi utrudnia, bo właśnie to, co powiedziałeś, to jest kwestia dla mnie praw człowieka. To nie jest to, że my się z czymś zgadzamy albo w czymś się nie zgadzamy. Jest jakaś, nie wiem, mamy jakiś pogląd taki ogólny, na przykład na gospodarkę i tutaj myślimy, żeby ta gospodarka tak albo ta gospodarka tak. To są rzeczy, o których normalnie możemy rozmawiać. Natomiast ja nie jestem w stanie stwierdzić, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak miałabym rozmawiać z człowiekiem, który odmawia podstawowych praw, odmawia człowieczeństwa, odmawia człowieczeństwa uchodźcom na przykład, albo podstawowych praw osobom, które żyją razem z nami w tym państwie i są, nikomu nic złego nie robią. No, to są rzeczy, które dla mnie są bardzo trudne do przejścia. I staram się sobie wyobrazić, jak miałabym ja z taką osobą rozmawiać i jest mi trudno. Ale to w 1988 roku nie usiadłabyś do okrągłego stołu, z tego wynika? Bardzo możliwe. Chciałem to samo powiedzieć, wiesz, my przeszliśmy przez ten okres, kiedy nie wyobrażaliśmy sobie w ogóle, naprawdę, że możemy usiąść i rozmawiać z komunistami. A oni mieli krew na rękach. Krew. No tak. No. Prawdziwą. Nie wymyślono, nie wydumano. Natomiast mieli krew na rękach i myśmy musieli w końcu usiąść z nimi. Bo po prostu państwo inaczej by się rozpadło. Czy zdaje się, że to właśnie pisowskie podejście, krytykowanie tego siadania. Tak.
Znaczy i tak i nie, no bo z drugiej strony pamiętajmy, że akurat bracia Kaczyńscy wcale nie taką pośrednią rolę przy tym pełnili, tak? Znaczy głównie Lech oczywiście. Więc oczywiście, że oni teraz to jest całkowicie instrumentalnie jakby wykorzystywane, bo akurat Kaczyńscy byli w tej frakcji, która uważała, że musi rozmawiać. Mnie tylko niepokoi jedna rzecz, że myśmy przystali na to, znaczy z bólem, ale też z pełną świadomością, że nie ma innej drogi, dlatego, że najpierw nas PZPR przeczołgał przez całe te lata totalnej beznadziei. Tak? To znaczy okazało się, że nie mamy szansy z nimi wygrać, żadnej, znaczy, bo nie istnieją narzędzia w ogóle do tego i że tak naprawdę jesteśmy słabi, no. Że cały wielki 10-milionowy ruch w ciągu iluś miesięcy raptem się rozpłynął zupełnie, tak? I została znowu może nie tak mała garstka jak opozycji demokratycznej w 70-tych latach, ale ja wiem, no może kilkadziesiąt tysięcy ludzi w całym kraju, tak? Czyli pewnie tyle, ile dzisiaj jest takich bardzo aktywnych, no właśnie powiedziałbym takich aktywistów antypisowskich, znaczy wkładając to i działaczy politycznych, i opozycję uliczną, i jeszcze różnych ludzi, którzy różne tam rzeczy robią, prawda? I pójdą na Marsz Równości i zademonstrują i coś tam. No. Chyba dobra puenta na to, bo ja chciałem jeszcze na koniec jeden temat, który jest też tematem, wydaje mi się, co najmniej równie trudnym jak ocenianie, czy z PiS-em rozmawiać, czy nie. To jest temat, który ogniskuje się w jednym człowieku, ale tak naprawdę jest czymś dużo szerszym. Znaczy myślę o najnowszym, bo to nie pierwszy, wyroku na Jana Śpiewaka, miejskiego aktywisty, bardzo znanego, który co prawda w pierwszej instancji, w kolejnym procesie został skazany na, znaczy po pierwsze uznany za winnego, dlatego że użył formuły dzika reprywatyzacja, która jest formułą no, powszechnie w ogóle używaną przez wszystkich i to już nawet tu nie ma podziału PiS, nie PiS powiedziałbym. Natomiast został skazany na jakieś rozliczne przeprosiny, które według jego wyliczeń mogą go kosztować prawie ćwierć miliona złotych. No to jest w przypadku indywidualnego człowieka, nie biznesmena, nie milionera, no to jest właśnie to jest zabicie człowieka. To jest zabicie człowieka. Śpiewak przy okazji powiedział bardzo gorzkie rzeczy, że zastanowiłby się, czy po raz drugi demonstrować w obronie niezależności sądów. Tak? Bo cała ta sprawa reprywatyzacji, znaczy, która, przypomnijmy o jednym, tak naprawdę jest zawiniona przez polską, całą klasę polityczną, która po prostu tego śmierdzącego jaja wolała nie ruszyć. To jajo pękało i rozlewało się długie lata po cichu, po czym raptem jak otworzyliśmy tę klapę, gdzie tam ono leżało, no to smród po prostu wybił na cały kraj, no, a nawet na cały świat. W przypadku Warszawy jednak były to rządy kolejnych prezydentów z Platformy. No tak, ale też nie było aktów prawnych, tak? Nie było aktów prawnych. No tak, oczywiście, odpowiednich. Na poziomie regulacji. Gdyby po prostu była ustawa o reprywatyzacji, to byłoby to zamknięte. Można by dyskutować, jaka ona powinna być. Była zresztą jedna, zawetował ją niestety prezydent Kwaśniewski. Tak. Ja wiem, że Śpiewak jest buńczuczny, jest prowokujący, wyraża się nieraz bardzo ostro. Natomiast niewątpliwie jest w najlepszym tego słowa znaczeniu sygnalistą. Mhm. Tak? W najlepszym tego słowa. Odkrył przed nami, bo nawet bardzo ważny, mocny i dobry tekst, raport w Gazecie Wyborczej powstał dzięki temu, że najpierw on kilka lat się o to bił i właściwie bił głową w mur się wydawało. I ponosił konsekwencje tego. Co jest nie tak z systemem prawnym, że dobiera się, najmocniej dobiera się do skóry nie tym, którzy ewidentnie popełnili przestępstwa, tylko człowiekowi, który krzyczał, że oni popełniają przestępstwa. Ja myślę, że to jest po prostu trochę zbieg okoliczności, wiesz, że zbyt ostro to oceniasz, dlatego że jednocześnie masz z drugiej strony wyrok w sprawie 14 kobiet z Mostu Poniatowskiego, które zostały, znaczy to nie chodzi nawet o to, że one zostały uniewinnione od wszystkiego, tylko sąd w sposób, no powiedziałbym, brutalny potraktował policję i wnioski policyjne, czy tam oskarżenie policji. Miał tę odwagę i nie bał się, nie był w żadnym układzie z pewnością. Dlaczego nagle sąd, który skazał Jana Śpiewaka, miałby być w układzie? Tylko dlatego, że skazał Jana Śpiewaka. To od razu ci odpowiem. Jest gigantyczna różnica między tymi dwoma sprawami. Znaczy, cześć i szacunek dla sędziów, którzy tak oceniają właśnie takie sytuacje jak kobiety z Mostu. I zresztą tych wyroków było więcej. Tak. Natomiast to nie narusza niczego jego stanu posiadania.
Natomiast tu mamy jednak do czynienia z niewątpliwie wielkim przekrętem. Ja nie wskażę, kogo on dotyczy. Znaczy, o niektórych wiemy, tak? Ale to jest tylko część tego, gdzie w jakiś sposób współuczestnictwo, czy też współodpowiedzialność, bo nie sugeruje jakiegoś materialnego tylko zysku, polegało nie tylko na jakimś tam panu M, który był, nie wiem, czyścicielem kamienic, tylko na sędziach, którzy zgadzali się na kuratorów osób 140-letnich, którzy znaczy nie dopełniali obowiązków, tak? Na prokuratorach, na policji, na mediach również, które długi czas milczały i udawały, że nic się nie dzieje, chociaż śpiewak krzyczał i tak dalej, i tak dalej. To jest inny rodzaj, powiedziałbym, odwagi, tak? Mimo wszystko w sprawach, powiedziałbym, polityczno-ideowych przeciwstawić się, to jest jedna sprawa, a przeciwstawić się w sprawie, która obciąża moim zdaniem etyczne sumienie jakiejś części polskich, a na pewno warszawskich elit, to jest zupełnie inna sprawa. Tak mi się wydaje. Warto też przy wyroku śpiewaka powiedzieć o tym drugim wyroku, który sprawił, że kamienica na Bielaka, w której mieszkała znana działaczka Jolanta Brzeska, która parę lat temu w niewyjaśnionych okolicznościach zginęła, prawdopodobnie popełniła samobójstwo, zastraszana przez czyścicieli tych kamienic. I ta kamienica została zwrócona do tegoż pana M, co do którego, jak dowodził Jan Śpiewak czy dziennikarze Gazety Wyborczej, no, nie mamy wątpliwości, że no jest, powiedzmy, czarnym charakterem całego procesu reprywatyzacji. I właśnie to wideo, które pojawiło się na Twitterze, przedstawiające sędzię, która wyśmiewa córkę tejże Brzeskiej, i to jakby mnie zmroziło, jak to zobaczyłam i pomyślałam, i jakby tak zgadzam się ze śpiewakiem, że to jest kompromitacja w ogóle idei wolnych sądów. To znaczy, to jest dokładnie to, w jaki sposób PiS przez lata chciał pokazywać tych sędziów jako cynicznych graczy, którzy mają kasty, absolutnie ma gdzieś, swoją. Gdzie chodzi tylko o zarabianie kasy, mają gdzieś sprawy ludzi, zwykły człowiek polega w zetknięciu się z tym systemem. I to jest po prostu taki prezent dany PiS-owi. To znaczy, to jest niesłychanie smutne, ten cały zbieg okoliczności, który tu się dzieje. No i tak, szczególnie w kontekście tego śpiewaka. Aczkolwiek jednak też trzeba uczciwie powiedzieć, że cała sprawa tej dzikiej reprywatyzacji to nie jest czysto sprawa PO. Znaczy nie, ja mówię co innego, że tutaj raczej było porozumienie ponad podziałami, bo pamiętajmy, że jednak szereg rzeczy się zaczęło jeszcze za prezydenta Kaczyńskiego. I tu nie ma takiego jasnego podziału, że jak pan z PO to on jest winny, a jak pan z PiSu to on jest panem Kaletą, który jest w komisji i jest uczciwy, tak? Bo winą tej Kalety i trochę prawdopodobnie, ja też nie chcę wchodzić w sprawę kamienicy przy Nabielaka, jest to, że słuszny pomysł powołania komisji, absolutnie słuszny, został prawdopodobnie fatalnie opracowany od strony prawnej. Tak? W związku z tym, i to jest jakby to troszkę na obronę tych sędziów, powiedziałbym, tak? Że ich nauczono, no kodeks to jest kodeks, i to, że pan Jaki albo właśnie pan Kaleta albo jeszcze kto inny mówił, że macie zrobić tak sądowi, a sąd mówi, przepraszam, nie ma na to paragrafu. No. Mi nie wolno jest tak zrobić, jak nie mam na to paragrafu. Więc to jest też nieudaczność PiS-u w tym wszystkim. To jest chyba nieudolność parlamentarna. Pamiętajcie, że przecież komisja powstała za zgodą także opozycji. Tak, ale paradoksalnie to niedogranie strony prawnej tej komisji działa na rzecz PiS-u. Dlatego, że niestety, ale opinia publiczna ma to do siebie, że jeżeli słyszy wyrok, który wygląda nieładnie, tak bym powiedział, w ogóle nie wchodzi w żadne szczegóły, w to, że to, no tak, to zgodne z prawem albo coś, liczą się emocje w takim momencie. Oczywiście. I w tym momencie nawet, choć nie wiem, czy aż tak dobrze jest, ale nawet jeżeli sędzia jest absolutnie bez zarzutu i zrobił wszystko lege artis, to on i tak zawsze będzie przegrany w opinii publicznej, tak? W różnych sytuacjach. No tak, a ten się jeszcze naraził dodatkowo. Natomiast ten incydent z tym śmiejącym się sędzią jest dla mnie nie tylko sam w sobie obrzydliwy, tylko jest gdzieś jakimś sygnałem, dlatego że ja z jednej strony przez chwilę broniłem tych sędziów i powiedziałem, no ale ich paragrafy, kodeksy do czegoś zobowiązują. Z drugiej strony, jeżeli ten sędzia nie rozumie krzywdy i bólu tej kobiety,
to znaczy, że on jest złym sędzią. Znaczy, on może wydać taki wyrok, jaki wydaje. On nie ma prawa śmiać się z kogoś, dla kogo ten wyrok jest niekorzystny. Ale pamiętaj jeszcze, wracając do śpiewaka, to chyba wyrok nie jest prawomocny. No nie jest, nie jest, nie jest, ale jeszcze, ale zawsze, no to też... Sąd okręgowy chyba, tak? Bo on tak, w rejonowym przegrał. Tak, to, tak. Też, to też myślę, że dobrą puentą do tej rozmowy będzie, że jednak... w Polsce akurat, ja przynajmniej trzymam kciuki i za śpiewaka, i za mądrość sądu, tak bym powiedział, bo walczę i walczyłem, myślę, że wszyscy chyba, my, o sądy niezależne, ale zależne od rozumu. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję.